ale prosto. Dzień dobry, witamy was. To jest nowy vlog? Tak, to jest nowy vlog. Witam was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek. 8 lipca. Gdzie jest czwartek, godzina 12:20. Miałyśmy być już na miejscu, ale oczywiście co, pociąg musiał jechać i pojechałam drogą, gdzie są tory. Ale ten pociąg już przejechał, czemu to się nie może otworzyć? Gdzie jeszcze jechał jakiś kolejny? Bałagan? Nie, no Boże, będziemy tutaj stać. Tyle co się stoi na Oruni. Na Oruni się stoi pół godziny na tych szlabanach zawsze. I jedziemy dzisiaj zrobić kolczyki do mojej obserwatorki i zostawiam wam link na dole, bo pisała to mnie kilka razy, czy wpadnę. I ostatnio jak robiłam dużo live'ów, to na każdym live'ie była i właśnie przypominała mi, że ej Kinga miała się paść, więc dzisiaj wpadam. Już jej napisałam, że dzisiaj właśnie będę i powiedziała, że spoko, że jest w pracy, więc zrobimy sobie jakieś nowe kolczyki. Ja mam pomysł, gdzie bym ten kolczyk chciała, ale najprawdopodobniej zrobię po prostu industriala, bo mój industrial wypadł. Ale chyba nie zrobię w tym uchu, co miałam, tylko w tym drugim jednak. Zobaczycie już później. Myślę, że ze względu na to, że jest moja obserwatorka, wie, że mam kanał, no to pozwoli mi coś tam nagrać, bo tak coś się zawsze tak peszę, że mam gdzieś miejsce publiczne nagrywać, ale myślę, że... Mogę się pytać, hej, mogę nagrać u was? Ale myślę, że jak ona wie, że właśnie nagrywamy, to to się zgodzi, żebyśmy coś tam u niej właśnie w studio nagrały. No i myślę, że widzimy się na miejscu, bo będziemy już za jakieś... 3 minuty. Wygląda, jakby się robiły wspólną dziarę. Zrobimy. Tym razem. Chociaż może. Zrobimy, ale nie dzisiaj. Powiedz, ja teraz będę twoim operatorem. Robię kolczyka i się stresuję. Serio, się stresuję. Ja się boję, że ja się popłaczę podczas tego kolczyka. Pewnie ci popłynie łezka, bo tam, wiesz... Mam nadzieję, że nie zeskoczę z fotela, bo jak robiłam w uszach, to też przez chwilę myślałam, kurde, a co jak ja zeskoczę z fotela? Nie mogę tego zrobić, bo ucho jeszcze jakby mi ktoś urwał, to dawę, ale nos! Zawsze płaczę. No jak gdzieś ten makijaż mam, ten kosmetyczkę w aucie się malowałam po drodze. Dobra, i teraz musisz, wiesz... Czuję się, jakbym miała jakiś taki wzruszający moment przez tą muzykę, że aż się zapłakała. Dzień dobry, dzień dobry. Mam już mój kolczyk, Ala ma swój kolczyk. Dziękujemy bardzo Kasi za nowe kolczyki. Ja bardzo chciałam z powrotem mieć tego industriala i cieszę się, że właśnie mogłam dzisiaj go sobie zrobić. Na pewno jeszcze wpadniemy, już mamy plany na kolejne kolczyki i na tatuaże, bo i narzeczony robi również tatuaże, więc ja wam oczywiście zostawiam linki na dole do Instagramów i będzie na pewno jej bardzo miło, jak ktoś od nas wpadnie. No a my teraz idziemy do rzeki po chipsy. Po kolczykach mamy piekarnię. Bułeczki. I mega polecamy, jak jesteście z Wejherowa albo z okolic, żeby wpaść tutaj, zrobić sobie kolczyk. A jak jesteście zainteresowani dziarką, no to też na pewno fajnie, bo miałyśmy okazję przejrzeć parę projektów i są naprawdę śliczne. Są po prostu. No, naprawdę super rysuje. Ten chłopak się piękne są. No. Podobno robi w wielu stylach, więc. Są zarąbiste te projekty i ogólnie bardzo ładnie wygląda to studio. Kasię polecamy, bo. To jest strasznie miłe, jak ktoś zaprasza nas, żeby właśnie pokazać nam to, co robi. No. Kurczę, super. Fajnie, tak? Hej, hej, witam was kolejnego dnia. Wczoraj wrzuciłam wam na Instagrama, że zrobiłam sobie ponownie industriala i kilka osób do mnie napisało, że nie powinno się robić industriali w taką pogodę. W sensie generalnie latem. No tatuaże teoretycznie też nie były. Niektórzy uważają, że nie powinno się robić latem. Natomiast ludzie je robią.
I tak naprawdę, jeśli ktoś dba dobrze, to nic się z takim tatuażem czy kolczykiem nie stanie. No wiadomo, że nie mogę teraz iść na basen czy do morza z takim świeżym przekuciem. Natomiast no, mam tego świadomość i tego nie będę robić po prostu. Dbam o ten kolczyk, wydaje mi się, że dobrze. I jak ostatnio miałam industriala, to miałam go pół roku i on jeszcze nie był do końca zagojony, więc tak naprawdę tak czy siak trafiłabym jeszcze z takim niezagojonym kolczykiem na ciepłe dni najprawdopodobniej, a teraz akurat na te pierwsze dni przekucia codziennie pada, więc wcale nie jest aż tak gorąco. Na razie kolczyk mnie tak naprawdę w ogóle nie boli. Spałam sobie, jak spałam na tej stronie, to spałam tak, żeby nie dotykać kolczykiem, wiecie, poduszki. I było mi naprawdę wygodnie. Już się też nauczyłam funkcjonować z tym kolczykiem, no bo jak miałam go pierwszy raz, to było mi ciężko się przyzwyczaić. I gdzieś tam zahaczyłam, czy właśnie położyłam się na nim i to bolało. Tym razem tylko raz roch, jak mnie przytulił, to mi zahaczył, ale generalnie staram się tak rocha łapać, żeby mi nie haczyło ten kolczyk. No i jakby wiem, jak się już o niego dba, wiem, jak to wygląda wszystko, więc jestem bardzo zadowolona z tego kolczyka. Jeszcze raz dziękuję, bo Kasia jest tak świetną osóbką i nie mogę się doczekać, aż przyjdę do niej na kolejne przekucie, bo chyba pójdziemy z Alą razem, ale to już właśnie po wakacjach. Nie ma w ogóle miejsc pod Biedronką. Totalnie. Jakby zero. Chciałam wam powiedzieć, że właśnie lecę na Mylnie. Czy to auto wyjeżdża, czy nie? Właśnie lecę na Mylnie, ale po drodze chciałam jeszcze skoczyć do Biedronki. Bo mam ochotę na coś słodkiego. Autko odkurzone, umyte. Piękne, nowiutkie, w sensie jeszcze muszę szmatką przetrzeć tutaj deskę rozdzielczą, bo jest taka trochę zakurzona. Ale generalnie... to nie mam żadnego zabezpieczenia. Ale generalnie jest piękne, umyte, świeżutkie. Wydałam jakieś 15 zł, ale było warto. 15 zł. Ta woli przypomnienia chciałabym powiedzieć, że ostatnio zamiast sama odkurzyć i umyć auto, oddałam je do czyszczenia i zapłaciłam wtedy 500 zł. To jest naprawdę czyściutkie. No i teraz jadę po rocha do żłobka. Tylko nie wiem, jak ja stąd wyjadę. Dzień dobry, mamy dzisiaj sobotę i mam straszny syf w tym mieszkaniu. Ale dzisiaj jest ten dzień. Roch poszedł z tatą na moim tatą na lody, więc ja zmyję w końcu tą. Idzie księżniczka. Dzień dobry, byłyśmy właśnie w Żabce po hitsy i wzięłam jakby 5 hitsów w cenie jednych i miałam dychę w gotówce i stwierdziłam, że chcę wydać tą dychę w gotówce i resztę zapłacę kartą. Była jakaś pani kasjerka, która się chyba uczy. I ta pani mówi, że okej, można. No i daję tą dychę w gotówce i ona mówi, że dobrze, dziękuję, do widzenia. A ja mówię, że ale jeszcze miałam 5 złotych dopłacić kartą. I uwaga. Gdybyś tego nie powiedziała, to bym tego nie powiedziała, to byśmy 10 minut temu wyszły albo i 15. 20. A ona powiedziała, że ona nie wie, jak to zrobić. Zawołała koleżankę. Koleżanka nie wiedziała w ogóle, o co chodzi. Oddaje mi 5 zł. A ja mówię, że ale ja miałam dopłacić 5 zł, a nie wziąć 5 zł. I ja pierdzielę. I w końcu ja powiedziałam, że mam jeszcze 2 zł, więc 3 zł możemy donieść przy okazji. I jakiś pan w kolejce powiedział, dobra, jak to przyspieszy, to ja zapłacę za panią te 3 zł. I no, i powiedział, żeby równa mój rachunek, więc tak. Poddałyśmy się, bo pani w Żabce nie ogarniała i zrobiła się wielka kolejka na całą Żabkę. I nie kupiłyśmy wódki. Wyszłyśmy i Ala miała jeszcze kupić wódkę, stwierdziliśmy, że mamy gdzieś to i idziemy już z tej Żabki i nie robimy kolejki dalej.
o to, jak robi się zdjęcia do kampanii Natural Mojo. Tutaj proszę bardzo, lampa do powerbanka podłączona, shake w środku i samowyzwalacz, rybie oko. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hej, hej, witam was w niedzielę. Mam dobry mood. I tyle w sumie. Dzień dobry, witam was w niedzielę. Nie wyjdziesz tam, bo tam są zablokowane drzwi. I właśnie przyjechaliśmy nad jeziorko. Tylko, że rośnie zasnął. Pozdrawiam wszystkich. Witamy spod naszej ulubionej restauracji pod Złotymi Łukami. Januszczuk, to twój nowy idol. Moim katorze nienawiść wymieniamy na miłość. Trochę zryło, ale nie na lidę z tłumą. Trochę paskokropa drąży skałę, a nie kilo.